uda mi się spotkać, bo to spotkanie dotyczyć będzie, jak dotychczas najczęściej bywało, najważniejszej w naszym życiu tematyki, mianowicie naszego zdrowia, a konkretnie skoncentrujemy się na tak zwanej odporności, która gwarantuje, że nic złego nam nie powinno się przytrafić i to jest możliwe. Zapewniam, że po dzisiejszej naszej konferencji Państwo zdobędziecie informacje, które uzupełnią dotychczasową wiedzę. Często te rzeczy proste są pomijane, a one decydują o naszym zdrowiu. Pani Kasia, już widzę, że się nie cierpi, bo jest gotowa z jakimiś pytaniami, które zaczerpnęła wcześniej, by mówiąc je serwować w imieniu Państwa. Ja jestem gotowy odpowiadać nawet na bardzo trudne pytania, ale myślę, że takowych nie będzie, bo tak naprawdę zrozumienie naszego organizmu jest podstawą wiedzy na temat tego, jak sobie pomóc, żeby to, co gwarantuje nasze zdrowie, podnieść na wyższy poziom. Nawet we współczesnym świecie, kiedy wiele zagrożeń, których po imieniu nie nazwę, nas mogłoby zaskakiwać, proszę pamiętać, że tylko spokój nam jest potrzebny. I od tego zaczynamy. No i właśnie, panie doktorze, bo jak to jest, że tak naprawdę my myślimy o naszej odporności albo jesienią, albo wczesną wiosną, wtedy, kiedy obserwujemy wokół siebie wszystkich zakatarzonych, zachrypionych, zagrypionych. Tymczasem przecież powinniśmy się zastanawiać nad tematem odporności już od samych narodzin. A jeszcze wcześniej przecież na naszą odporność wpływa sposób, jak żyjemy, czym się odżywiamy, jak ile aktywności fizycznej jest w naszym codziennym życiu. W związku z tym to są niezmiernie ważne elementy i od tego właśnie chciałabym, żeby pan doktor zaczął, żeby nam przybliżył temat odporności. Słusznie pani zaczęła od tematyki, że tak naprawdę te 5 kroków, które myśmy wcześniej określili jako wyznacznik poprawności funkcjonowania, jest podstawą dbałości o nasze zdrowie. Natomiast żeby zrozumieć dogłębnie, ja dzisiaj wchodząc w tak zwane 4 nasze eski, będę starał się uzupełnić o zagadnienia, które dotąd być może nie do końca wyjaśniłem. Proszę pamiętać, jeszcze raz podkreślam, że odnosząc się do pani pytania, dlaczego tak się dzieje, że na wiosnę nasza odporność szwankuje? Otóż jest to normalna reakcja, że po pierwsze, w momencie, kiedy następuje zbliżenie wyrównania dnia i nocy, w biologii dokonuje się raptowna zmiana, ponieważ aktywność enzymatyczna wszystkich organizmów żywych, włącznie z bakteriami i innymi bytami, zaczyna, mówiąc, dążyć do tego, żeby się namnożyć. Więc Państwo już wiecie, że jeżeli zimy nie było mroźnej, to tych chętnych odwiedzenia nas, niekoniecznie proszonych gości, jest coraz więcej. I to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, że jeżeli jeszcze jesienią jesteśmy w stanie sięgać po zapasy świeżych warzyw i owoców, jeżeli sięgamy, no to dobrze, ale później są one już, nawet jeżeli przechowane w chłodnie, częściowo nie ma tej świeżości. Wobec tego spada część wartości odżywczych, która powinna być. I teraz doszliśmy do punktu zasadniczego. Zbilansowana dieta jest podstawą aktywności wszystkich mechanizmów dbałości o nasze zdrowie. Wszystkie układy w naszym organizmie są tak dostosowane, że aby one poprawnie pracowały, trzeba zabezpieczyć pokarm, który był zaplanowany wraz z pojawieniem się takiego gatunku na kuli ziemskiej jak człowiek. I tego nie zmienimy. Człowiek może wymyślać najlepsze pożywienia, sztuczno zaprawione, nawet smaczniejsze pod względem odczucia smakowego w gruncie rzeczy. Jeżeli będzie odchodziło to od tak zwanego sedna biologii, nie będzie poprawne. A dramatyczna historia wygląda chociażby z tego powodu, że na świecie dzisiaj z tak zwanych botanicznych roślin, no powiedzmy, jakby wierząca osoba powiedziała, takich jak Bóg stworzył, jest zaledwie 30%. Część z nich nie da się już uprawiać nigdzie, bo często są to rośliny, mówiąc, rosnące w tropikalnych puszczy i tamto środowisko im odpowiada. Przeniesione, jak to Holendrzy często robią, ale wysoka kultura agrarna, na wełnę mineralną, one w ogóle nie chcą rosnąć. Na gleby nawet najżyźniejszej z innego obszaru nie chcą rosnąć. Dlaczego? Dlatego, że nie mają mikrobiomu. I tutaj Państwo zrozumiecie, że najpierw wytłumaczę, dlaczego akurat pokarm powinien być zbilansowany mądrze. I tak naprawdę człowiek poznawał to, w zasadzie nie powinien akurat się nad tym zastanawiać, bo gdyby rośliny botaniczne pozostały i nie było tak zwanego wytworu tego
co jest konsekwencją przetworzonej żywności z konserwatami, z zestawieniem pozostałości z nadmiaru nawozów, herbicydów, pestycydów, które były stosowane w uprawie, zarówno co do uprawy roślin pastewnych, co do, również do konsumpcyjnych dla nas, to wszystko zaczyna się kumulować. Jeżeli jeszcze my zaczynamy to konserwować, nie nazywając rzeczy po imieniu, to tej chemii jest za dużo. I w tym momencie docieramy do tego źródła, które warunkuje życie na ziemi. Mianowicie, tak naprawdę rośliny są bytem zasadniczym, uruchamiającym życie, dlatego że one, korzystając z siły słońca, są w stanie wytworzyć własną tkankę, ale nie byłyby w stanie zrobić tego, gdyby nie współpraca z bakteriami, które są bytem praktycznie najbardziej sprawnym spośród wszystkiego, ponieważ one w sytuacji zagrożenia życia mogą wejść w fazę anabiozy, przeczekać czas niekorzystny, rozpoznać go i dzięki glukozie, którą dostają od roślin, wyprodukować czynnik neutralizacji. Jeżeli wiemy, która roślina ma taką zdolność, to jest klucz, żeby zestawiać pożywienie, włączając choćby jedną lub dwie takie rośliny. W konsekwencji ratujemy się przed tym, co człowiek wprowadził negatywnego do środowiska, włącznie z pyłem zawieszonym. I to jest jedna prawda. Ale równocześnie chcę Państwu powiedzieć, że tą piramidę, którą widzieliście, łatwiej jest widzieć na tak zwanym talerzu. Często mówię, wyłóż mi to na talerzu. Prawda jest taka, że to Harwardczycy i to niedawno opracowali to, dokonując analizy gruntownej, czego człowiekowi potrzeba. I okazuje się, że tak jak rośliny potrzebują partnera w postaci określonych mikroorganizmów, czyli bakterii, w tym również grzybów, które wspomagają tą roślinę, że przy zmianie środowiska one w zamian za glukozę ratują tą roślinę, tak my zostaliśmy wyposażeni w określony mikrobiom. I on się kształtuje w zasadzie od momentu przyjścia na świat. Ale, proszę jeszcze pozostańmy przy tym, prawda jest taka, że aby on był aktywny, to w pożywieniu ponad połowa pokarmu powinna pochodzić od roślin. Nie dlatego, że te rośliny nam są tylko potrzebne, bo my jesteśmy w stanie z tak zwanym, no, powiedzmy, szczątkowo sprawnym układem trawiennym w porównaniu na przykład do krowy, wykorzystać około 30% tego, co nam dają warzywa i owoce. I bardzo dobrze, że tak jest, bo ta reszta jest pokarmem dla naszych bakterii. I teraz za chwilę Państwo się dowiecie, jakie te bakterie mają znaczenie i ile ich jest. Ale nim to powiem, chcę powiedzieć, że w tym zestawieniu warzyw i owoców 1/4 powinna być przeznaczona na owoce, a reszta na warzywa. Dowiecie się Państwo, że właśnie tam znajduje się bardzo dużo błonnika, który jest głównym pokarmem dla tych bakterii. Ale jeżeli on zostanie mądrze przetworzony, wiele korzyści my z tego będziemy mieli mieć i za chwilę to wyartykułuję. Po drugiej stronie widzimy, że są tak zwane pełnoziarniste nasiona, mówię o zbożu, ale także białko. I w tym momencie nie chodzi tylko o białko zwierzęce, bo ono, mówiąc, jest najbardziej obciążone wszystkim, co człowiek wprowadził. Wyobraźmy sobie, że gleba była przenawożona, rosły rośliny pastewne, kumulowało się. Przejście z gleby do roślin to czasami sięga 80 razy więcej jednostek negatywnych, niż było w glebie. Jeżeli teraz zwierzę pastewne, roślinoszerne, zjadło to, to w mięsie chociażby takiej krowy czy owcy skumulowało się od 4 razy więcej do 80 razy więcej tego negatywnego czynnika. My jesteśmy na najwyższym poziomie łańcucha pokarmowego. To, co zgotowaliśmy glebie, co zgotowaliśmy roślinom, trafia rykoszetem w nas samych. I dopiero teraz rozumiecie Państwo, że nawet to, co udaje piękną żywność dobrze opakowaną, niekoniecznie jest dla nas zdrowe, może być smaczne, bo możemy pobudzić akurat zmysły smaku czynnikami, mówiąc, chemicznymi, a w gruncie rzeczy szkodzić sobie jeszcze bardziej. Przejdźmy do tego mikrobiomu. Mikrobiom kształtuje się u człowieka w zasadzie w momencie, kiedy przychodzi na świat. Ważne, żeby dziecko przyszło naturalną drogą porodu, dlatego że w pierwszym momencie, kiedy przychodzi na świat, ciało noworodka jest pokryte śluzem, który go chroni przed nieznanym środowiskiem. W łonie matki bowiem było izolowane od negatywnego środowiska. Nieliczne tylko patogeny mogły czasami, mówiąc, przez łożysko się przedostać. Na przykład toksoplazmoza, oby nigdy nie, kobieta, która zachodzi w ciążę, nie miała wcześniej takich pasożytów. Dlatego odpowiedzialność, tak zwane świadome macierzyństwo, to jest świadomość przynajmniej na pół roku wcześniej, żeby organizm oczyścić, przygotować się, bo później mogą być deficyty w budowaniu
zachowaniu tkanki dziecka. Oby było tak, że dziecko po 9 miesiącach ma mózg na poziomie 9 miesiąca rozwoju, serce na poziomie 9 miesiąca. W momencie, kiedy są braki u kobiety, dziecko może przychodzić na świat po 9 miesiącach, czyli prawidłowo przebiegała ciąża co do terminu i porodu, ale w gruncie rzeczy na przykład serce może być na poziomie 7 miesiąca rozwoju. W tym momencie stwierdza się rzekomą wadę. Ona faktycznie fizycznie badana na to wskazuje, a tak naprawdę jest to opóźnienie rozwojowe. I w tym, jeżeli my mamy wiedzę w tym zakresie, możemy to przyspieszyć. Najgorsza rzecz dotyczy zmian centralnego układu nerwowego, bo on zarządza całym organizmem i dziecko, jeżeli przychodzi na świat po 9 miesiącach w prawidłowym niby trybie rozwoju, ale jego mózg jest na poziomie 7 miesiąca, to nie jest już dobrze. Najgorsza rzecz, gdyby matka nie była w stanie karmić go mlekiem, bo pierwsze dni to jest przede wszystkim wprowadzenie czynników z biomu matki, które pacyfikują wszystkie negatywne czynniki, które mogły się z powietrza w czasie nawet karmienia mlekiem dostać do organizmu dziecka, czy przy oddychaniu, ale równocześnie zasiadają częścią własnego biomu i od tego momentu dziecko się uczy dostosować do środowiska między innymi tak zwaną metodą przechorowania. Jeżeli wasze dzieci chorują, to nie dlatego, że one są nieodporne, bo to jest naturalna metoda dbałości o tak zwaną drugą fazę odporności. Pierwsza odporność to jest ta nieswoista, z którą dziecko przychodzi na świat, do którego się przyczyniła mamusia i wraz z mlekiem rozbudowywała ją. Za chwilę wytłumaczę więcej szczegółów. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet skóra ma określony biom. Ja często, kiedy mówiłem o włosach, twierdziłem, że nic tam przypadkowo się nie dzieje. Między innymi mikrobiom przyczynia się do tego, że my w zależności od tego, kim jesteśmy, mężczyzną czy kobietą, jesteśmy dla płci przeciwnej bardziej atrakcyjni. Tego możemy węchem bezpośrednio nie wyczuwać, ale płeć przeciwna wyczuwa. Atrakcyjność właśnie pod względem przetworzenia przez mikrobiom naszego sebum. Oczywiście niestresowego, czyli takiego naturalnego, zrelaksowanego. Więc proszę Państwa, wyciszenie emocji jest podstawą tego, żebyśmy również byli zdrowi co do skóry, żeby nasza cera ładnie wyglądała. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jama ustna ma mikrobiomu więcej niż odbyt, a w zasadzie porównywalnie. Ja często używam takiego skrótu, który już się Państwu prawdopodobnie za bardzo otarł. Mianowicie, że pocałunek tych części może nie smakować identycznie, ale mówiąc o zestawie bakterii, są prawie identyczne w dwóch obszarach, dlatego że to są wrota do zakażenia. I zaczyna się działanie przeciwko temu, między innymi przez wydzielanie śliny, oczywiście pracę migdałków i poprzez proces trawienia. Zwróćcie Państwo uwagę, że w żołądku tak naprawdę mamy akurat bakterii mniej, a helicobacter, tam oczywiście lactobacillus występuje. Natomiast w dwunastnicy jeszcze jest mniej, bo to jest środowisko, w którym dokonuje się końcówka trawienia. Więc dopiero później wylicie czym, a najwięcej wylicie grubym, kiedy jest maceracja pozostałości po tym, co myśmy wykorzystali. I to jest klucz. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że dziecko w momencie, jeżeli otrzyma taką dawkę, to oczywiście w jego organizmie rozpoczyna się przede wszystkim rola metaboliczna skutków obecności tego mikrobiomu, aby on był pełny. Co to oznacza? W pierwszej kolejności jest to regulacja wchłaniania tłuszczów i glukozy. Tak równocześnie, jeśli można na chwilę już momencik usunąć, bo opisu Państwo prawdopodobnie nie widzą, a przynajmniej ja nie widzę. Otóż przede wszystkim pobudzenie perystaltyki. Ta tajemnicza nazwa SCF to są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Na pierwszym miejscu jest kwas octowy i przede wszystkim kwas jabłkowy. W momencie, kiedy stymulacja mikrobiomu matczynego uruchamia je, wytwarza się energia uwolniona tylko dla pożytecznej flory. W tym momencie te bakterie, które dziecko miało zaszczepione przez matkę, zaczynają dominować nad tymi, które ewentualnie chciały się przedostać. I taka sytuacja, jeżeli się utrzyma przez resztę życia, to będzie bardzo dobrze. Bo nie może być tak, że my w całym przewodzie pokarmowym mamy tylko pożyteczne bakterie, a nie mamy negatywnych, bowiem te negatywne sprawiają taką rolę, jakby były sparring partnerem. Wiedzą Państwo, że gdyby to dotyczyło na przykład boksera wagi ciężkiej,
to on przygotowując się do walki z kimś ważnym, musi mieć bardzo dobrego sparring partnera, ale nie mocniejszego od niego, bo mógłby go znokautować i nie wystąpiłby na tamtym ringu. Wobec tego taka sytuacja ma być przez całe życie. Niestety konserwanty żywnościowe i stosowane, nawet oczywiście słusznie leki, mówię słusznie stosowane leki, mają negatywne konsekwencje, bo zabijają florę pożyteczną. I w tym momencie sterylność tego środowiska nie pozwala wykorzystać między innymi tego, że perystaltyka jest niepoprawna, ale co ważne, że nie wytwarza się właściwa ilość energii ATP, bo mówiąc inaczej, bakterie przerabiając część pokarmu, która im była przypisana, oprócz tego, co człowiek już wchłonął, praktycznie wytwarza uwolnioną prawie 1/3 energii, czyli my musielibyśmy mniej jeść, mniejszy apetyt był, między innymi w ściankach jelita znajdują się receptory grelinowe, które w momencie, kiedy jest dostateczna ilość energii odzyskanej od bakterii, grelina się nie syntetyzuje, wobec tego my nie mamy ochoty jeść. To jest najlepsza metoda, mówiąc, odchudzania się, czyli pobudzić mikrobiom. Co najważniejsze, że następuje tak zwana konwersja cholesterolu, czyli ten, który nazywamy złym, przemienia się na pożyteczny, a taki jest nam nieodzowny, bo on jest bazą wyjściową między innymi do produkcji hormonów. I teraz regulacja poziomu glukozy i tłuszczów, a więc żeby, mówiąc prawidłowo, to przebiegało, żeby nie było odkładania się tłuszczu. To się dzieje właśnie tutaj dzięki bakteriom. Co ważne, do tego, jeżeli bakterie mają pożywienie, przerabiając je, wytwarzają witaminę K i witaminę z grupy B, a równocześnie oddają magnez, wapń, sód, potas, żelazo i jod. To są podstawowe regulatory, mikro i makroelementy do regulacji procesów, bo przypomnę tylko, że jod jest warunkiem poprawnej pracy tarczycy, czyli zarządzania, mówiąc, hormonalnego, naszą płciowością, w zasadzie rozwojem również funkcji naszego organizmu. Co ważne, jeżeli mówimy o sodzie i potasie, to wchłanianie pokarmu od niego zależy. Jeżeli go nie ma, to nawet jeżeli strawimy, to nie dość, że my nie wykorzystamy, to będzie pożywką dla niepożądanych bakterii, które też są i one wtedy rozpoczną tak zwany proces gnilny w warunkach beztlenowych. Do tego oczywiście jeszcze ważna witamina K, która jest potrzebna do właściwego gospodarowania minerałami. Co ważne, że również ten sód i potas warunkują przepływ impulsu nerwowego, czyli sprawnego układu nerwowego zarządzanie od niego zależy, a żelazo mówi o poprawnej budowie krwi, czyli aktywności przenoszenia między innymi tlenu. I przejdźmy do następnej roli tego mikrobiomu, mianowicie rola troficzna. Troficzność to, mówiąc inaczej, funkcjonowanie, odżywianie, regeneracja nabłonka, żeby cały czas był dostosowany do wnętrza. Co ważne, że jelita mają doskonale rozwinięty system unerwienia. Tak naprawdę w ułamku jednostki akurat czasu, nawet w jednej sekundzie, następuje wysyłanie do mózgu około 100 sygnałów, na które mózg odpowiada 10, czyli tak naprawdę zestaw tworzący układ nerwowy autonomiczny związany z jelitami jest bogatszy od naszego mózgu. Oczywiście on nie ma zdolności kojarzenia, zarząd znajduje się na górze, ale funkcje autonomiczne są wyłączone na bieżąco. My czasami nie wiemy, że trawienie się odbywa, ono się odbywa. Prawda jest jednak taka, że jeżeli mamy świadomość, co się dzieje, my jesteśmy w stanie wpłynąć nawet na to, żeby poprawić proces akurat perystaltyki jelitowej. Co prawda, widzicie Państwo termin nowy, enterocyty. To są takie miejsca w błonie akurat jelitowej, które to wytwarzają energię potrzebną do tego, żeby pokarm już strawiony do postaci meczka pokarmowego, na przykład kiedy białko my możemy strawić co najwyżej do 3 połączeń aminokwasów, rozbić je jeszcze na jednostki. Dopiero wtedy kod genetyczny je zażywa. Dlatego często, kiedy charakteryzuję nasz kolagen, mówię, że to nie jest zwykłe białko, jak niektórzy mówią, że mają drugą czy trzecią spiralę kolagenową. My dokonaliśmy podziału, nie używając enzymów trawiennych, tylko hydrolizy, że mamy aminokwasy, które budują kolagen. Wobec tego praktycznie bez trawienia dostają się na drugą stronę. Więc enterocyty są tym czynnikiem, które warunkują przerzucenie na drugą stronę i one wykorzystują własną energię, wyręczając nas z tego. Dlatego oczywiście
tworzą się elektrolity, czyli tak zwana akurat pompa sodowo-potasowa, która nawiasem mówiąc zależy od sodu i potasu. Jeżeli ich nie ma, to po prostu jest zaburzona. Następuje regulacja krążenia i to, co Państwo widzicie wewnątrz, takie ładne akurat wewnętrzne skupienie, jakby taką gwiazdę, to tam właśnie znajdują się kostki jelitowe, które są powierzchnią wchłaniania. Ale za chwilę się dowiecie, że między nimi znajdują się pleczki Peyera, czyli te zasadnicze struktury, które zaczynają budować tak zwaną odporność swoistą, bo dziecko przychodząc na świat, od mamusi dostaje odporność nieswoistą, czyli taką, która jak ninja, mówiąc niewidomy, walczy mieczem, nie wie kogo uderzył, ale walczy. To jest bardzo ważne, że coś takiego mamy. Później przez te przechorowania dziecko się uczy produkować białka, czyli tworzyć tak zwaną odporność swoistą. Wie, kogo czym zaatakować. I tak naprawdę pęczki Peyera wytwarzają 80%, aktywują je, ale do tego potrzebny jest glutation. Teraz posłuchajcie Państwo. Jeżeli w procesie tym, który przed chwilą Państwu wytłumaczyłem, w pierwszym etapie te bakterie nie przetworzą tego, nie wytworzą tych witamin, nie wytworzą witaminy K, witaminy B, czyli mówiąc inaczej, nie są w stanie przerobić materiału, to on podlega procesowi gnilnemu. W trakcie tego procesu wytwarzają się związki toksyczne, między innymi amoniak, który kiedy dostanie się do wątroby, ogranicza w wątrobie produkcję wielu enzymów, a nade wszystko glutationu, który jest stymulatorem pęczków Peyera. Natomiast, żeby pęczki Peyera produkowały te białka, do których mówiąc inaczej, organizm jest stymulowany, to musi być sprawny również szpik kostny. Szpik kostny wytwarza bowiem limfocyty B, które trafiając do tego miejsca warunkują tworzenie się odporności humoralnej, czyli tak zwanej specyficznej dla nas, każdego, mówiąc, intruza, który do organizmu się dostał. Zatem nasza odporność jest uwarunkowana tymi dwoma, ale stabilizatorem tej odporności jest biom. Jeżeli Państwo chcecie mieć odporność, to jeżeli czujecie, że macie wzdęcia, popuszczacie, przepraszam za określenie, bąki, równocześnie czujecie, że idziecie na przykład do łazienki i nie wiecie po co, to oznacza, że amoniak dostał się do mózgu i zablokował Wam receptory. One się odblokują za 10 minut albo na następny dzień. Ale to nie jest jeszcze skleroza. A jest to poważna sytuacja, która sygnalizuje, że trzeba coś z tym fantem zrobić. Zatem trzeba porządkować najpierw pokarm do właściwie skomponowanego, tak jak ten harvardzki talerz Państwu zaproponowałem, równocześnie wprowadzać kiszonki, bo być może myśmy przez zażywane leki, przez konserwanty w żywności, których nie jesteśmy w stanie nawet rozpoznać. Często one są, mówię, w sposób oszukańczy dostarczane, bez opisu nawet, co tam się znajduje. I tego zagadnienia nie będę rozszerzał. Mówię o faktach, które czasami po 15 latach się dowiadujemy, że w pokarmie coś było, czego nie powinno być. W każdym bądź razie one niszczą naszą zdolność odpornościową. I teraz przejdźmy do ostatniej roli, która nazywa się rolą odrona. Likwidacja toksyn jest aktywna przez to, że w pęczkach Peyera zaczyna się tworzyć. To, co nazywamy NOBI, to jest właśnie zdolność wypracowania nowych białek. Co ważne, że jeżeli jest flora bakteryjna kompletna, czyli ta, która do nas jest przypisana, a chcę Państwu powiedzieć, że nie ma dwóch osobników ludzkich o identycznej florze na świecie, nawet bliźniacy jednojajowi mają inni. Gdyby tak było, to wystarczy, by mówić, odtworzyć florę i każdemu próbować i można by ją uzupełniać. Czasami ktoś to robi, ale można czasami więcej krzywdy zrobić niż pożytku. W każdym razie wracając do tego, chcę tylko powiedzieć, że bakterie, jeżeli sobie pojedzą tego błonnika, to w tym momencie one, tak jak każdy organizm, mają swoje metabolity, czyli odpowiednik naszego moczu, kału, dwutlenku węgla. W ich przypadku jest to nadtlenek wodoru i równocześnie jest kwas masłowy. A w tym konglomeracie żadna bakteria, żaden wirus, żaden pasożyt nie jest w stanie się rozwijać. Czyli w momencie, kiedy my zapadamy na infekcję, to proszę popatrzeć, już jest niesprawna i swoista, i nieswoista odporność, ale równocześnie nie ma ostatniej instancji, czyli za przeproszeniem mówiąc kału bakterii, które dla nas są wybawieniem. Równocześnie pojawia się wtedy amoniak, a jeszcze jeżeli pojawi się metacholander z bakterii Clostridium, to stymuluje komórki nowotworowe. Mówię, stworzą się komórki nowotworowe. Mucyna jest specjalnym śluzem, który wyściela wnętrze jelita. W sytuacji, kiedy my, mówiąc, mamy agresywne składniki pokarmowe, to on nie produkuje się w dostatecznej ilości. I co się wtedy dzieje?
są uszkodzenia jelita. Czasami dochodzi nawet do odwrotnych stanów zapalnych. Często zdarza się leściskiego krona, albo mówiąc inaczej, ropy stan zapalny jelita grubego i czasami nawet trzeba stomię wprowadzić, jeżeli za późno my zareagujemy. Zatem badać się trzeba, stwierdzić, co w organizmie jest, bo nawet metodami naturalnymi można procesy wycofać, przede wszystkim odżywiając się normalnie, odbudowywać florę. Wprowadzenie kiszonek jest jedną z lepszych metod, bo tak naprawdę kod genetyczny zapotrzebowania na określone bakterie jest typowy dla każdego człowieka. Nie ma identycznego dla wszystkich ludzi, tylko każdy ma inny. Wobec tego, jeżeli my mamy jakieś braki, to jemy zróżnicowane kiszonki, nie tylko siadłe mleko, nie tylko kiszone ogórki, ale kiszone różne rzeczy. I w tym momencie organizm wybiera sobie to, co dla niego jest potrzebne i naprawdę odbudowuje tą mikroflorę, która dla nas jest ważna. Oczywiście jak my uporządkujemy proporcje pożywienia, o którym Państwu powiedziałem na tak zwanym harwarskim talerzu, to wszystko zacznie wracać do normy. Zwróćcie Państwo uwagę, że błonnik rozpuszczalny w momencie, kiedy jest nawilgocony, a taki charakter ma w jelicie, zaczyna tworzyć ślusowatą powłokę. I w momencie, kiedy jest uszkodzona mucyna, on ją zastępuje. To nie jest to samo, a mucyna ma zdolność jeszcze taką, że jeżeli w pokarmie znalazły się czynniki agresywne, na przykład związki siarki czy innego typu, one wiążą się z mucyną i wraz z kałem są usuwane, a mucyna się wytwarza na nowo wewnątrz. W tym przypadku zastępczą rolę spełnia błonnik rozpuszczalny, zwłaszcza lignany, zwłaszcza beta-lignany, czy też lulina. I to jest bardzo ważne. Między innymi chcę Państwu powiedzieć, że formuła medical naszych suplementów kierunkowych jest opakowana również w kapsułki, które zawierają czynniki właśnie dobroczynne, bo oprócz chlorofilu, który jest aktywatorem metabolizmu, podnosząc go na wyższy poziom, uwalniając również tlen, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla większości gnilnych procesów, które są również powodem naszych akurat chorób, to w tym momencie one będą nas, mówiąc, bronić. Likwidacja toksyn przez aktywne wiązanie między innymi przy okazji mucyny i obecności bakterii, które nie pozwalają na to, żeby mówiąc inaczej, bakterie negatywne mogły zadziałać i wytworzyć swoje, mówiąc, metabolity, te właśnie z powodu tamtych, między innymi wspomniane przeze mnie amoniak czy innego typu gazy. Cytoprotekcja to jest właśnie zdolność tworzenia odporności tej, która jest uzależniona zarówno od pęczków Peyera, jak i o aktywności komórek macierzystych szpiku kostnego, bo to tworzy pewną harmonię. I teraz przechodząc do następnego zagadnienia. Panie doktorze, mnie się nasuwa takie pytanie. Proszę sobie zrobić oczka. Może zapytam o taką rzecz, bo tutaj widzimy slajd, kto powinien się suplementować, ale nasuwa mi się taka refleksja, że no powinniśmy dążyć do tego harwardzkiego talerza. Ale wspomniał również pan doktor, że te owoce, które są dostępne powszechnie, te warzywa, one są takie piękne, jak malowane, prawda? A w związku z tym bogactwo tych składników, które nam jest proponowane poprzez odpowiedni dobór żywności, nie spełnia do końca tych wymogów, które tak naprawdę nasz organizm potrzebuje każdego dnia. I teraz, zanim odpowiemy, kto powinien się suplementować, to właśnie jeszcze chciałam zapytać, no. To Państwo macie wyniki badań, które są o tyle wiarygodne, że dokonano je w najbogatszych krajach świata, uznając, że tam nie było niedoboru środków finansowych, żeby się odżywiać. No oczywiście jest określona kultura, która też jest pod znakiem zapytania, bo jak Państwo, gdybyście wyjechali do Stanów Zjednoczonych, to Boże się Boże, co oni jedzą. Oczywiście przeciętny człowiek, mówiąc inaczej, prawdopodobnie nie analizuje tego, co wypracowują najmądrzejsi ludzie w ich uczeniach. Ale wróćmy do tego, że stan jest taki. To tam, gdzie widzicie czerwień, widzicie żółty czy pomarańczowy, to jest niedostatek. Tam, gdzie widzicie zielony, to jest nieliczne przypadki, że tak zwane witaminy są na poziomie i to jeszcze z brakiem przynajmniej 5-10%. To nie jest przeszkoda, bo to organizm jest w stanie tolerować i
to nie chcę, chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że możecie mieć niedobory na poziomie 30%, ale powiem Państwu, że tak naprawdę, jeżeli przejściowo mamy niedobory do 30%, to wewnętrzne tak zwane pożyczki, wedle zasady, że dana struktura potrzebuje w tej chwili czegoś, pożycza z innego obszaru, gdzie są jeszcze zapasy i to może trwać przez pewien czas. Dlatego tak się zdarza, że człowiek w okresie rozwoju najpierw buduje własną odporność, później czuje się doskonale, ale jeżeli nie zmieni sposobu odżywienia, to najczęściej na przełomie lat 30., jak ja to mówię, zaczyna się klękanie, ponieważ pojawiają się pierwsze objawy choroby, a wydawało mu się, że on jest nieśmiertelny i będzie wiecznie zdrowy. Tak naprawdę o zdrowiu trzeba myśleć w okresie dziecięcym, kiedy to rodzice o to dbają i bardzo dobrze, bo to trzeba zaprogramować dziecko na to, po co ma sięgać. Dlatego my w tej chwili podejmujemy również takie działanie, żeby zejść do najniższego poziomu edukacji. Są niedobory informacji zasadniczej, że człowiek nie rozumie własnego organizmu. Jeżeli zacząłby rozumieć, że to właśnie poprawienie tych funkcji, że one czekają na coś, to wtedy by wiedział, że on może nawet odwrócić procesy, które są mocno zaawansowane. Proszę pamiętać, że lekarz jest i będzie potrzebny w sytuacji, kiedy my jesteśmy chorzy, ale równocześnie w tym samym czasie, kiedy jesteśmy chorzy, pożywienie powinno być pełnowartościowe. Kiedy my widzimy te niedobory, to oznacza, że zdrowy człowiek powinien to uzupełnić, a chory tym bardziej. Ja tylko w tej sytuacji po raz jedyny dzisiaj powiem, że jeżeli patrzycie Państwo na opakowania jakiegoś suplementu, to po pierwsze sprawdzajcie, jaka jest jakość składu. Przede wszystkim powinno być 100% tego, co natura stworzyła. Jeżeli jest tam 30% albo 8% na przykład, albo 2%, jak sok malinowy zawiera 2% malinowego soku albo malinopodobnego zapachu, no to proszę Państwa, nie mówimy o odżywczym składniku. Mówimy o szukaństwie na miarę taką, że powinno być to utylizowane. Wobec tego nasza świadomość może spowodować, że półki, te, które były wypełnione towarem, mówiąc, stracą termin ważności, nikt tego nie kupi, nikt nie będzie chciał tego produkować. To od naszej świadomości zależy, co my włożymy do ust, ale co później inni będą chcieli produkować. Dzisiaj zauważamy, że na rynku jest coraz więcej tak zwanej ekologicznej żywności. Kto to wymusił? My, ludzie. Nasza świadomość zaczyna, mówiąc, wzrastać, wobec tego myśmy zażądali. Wobec tego dzisiaj, skoro żywności nie ma powartościowej, pełnowartościowej, trzeba sięgnąć po uzupełnienie, które od łaciny uzupełnić nazywamy suplementare, czyli suplementy. Zatem suplement nie jest czymś gorszym, jak to niektórzy starają się nam mówić, od leku, bo to są zupełnie inne kategorie. Zdrowemu człowiekowi on jest nieodzowny, żeby uzupełnić prawidłowe odżywianie, a choremu tym bardziej, bo on już z powodu nieprawidłowego odżywiania popadł w chorobę, więc leczymy nawet tak zwanym złem koniecznym, stosując antybiotyki, bo przykładowo, gdybyśmy go nie zastosowali, to człowiek na sepsę by zmarł. Więc tego nie mówmy, że lekarz jest niepotrzebny. To jest godny szacunku zawód i ważne, żeby po prostu miał też holistyczne spojrzenie, żeby miał czas na rozmowę z człowiekiem. Często Państwo wiecie, że tempo, mówiąc inaczej, wizyty jest takie, że jest wypisana kartka i tak naprawdę nawet jeżeli wy potraficie przeczytać, to teoretycznie powinien przynajmniej w aptece farmaceuta wiedzieć, a czasami farmaceuci nie wiedzą, co lekarz napisał. Dzisiaj to się zmienia, bo są elektroniczne recepty, prawdopodobnie to się poprawi, ale my nadal nie będziemy wiedzieli, co do czego służy. Wobec tego starajmy się odbudować za pomocą właściwej suplementacji. Czyli my mówiliśmy o tak zwanych pięciu filarach. Po pierwsze, że GMO zero. Konserwantów dotychczasowo stosowanych chemicznych, termicznych nie ma. Najnowsze technologie, jeżeli coś jest płynne, to musi być w tak zwanym farmaceutycznym szkle. No i przede wszystkim 100% wartości. I technologia, która uwzględnia przede wszystkim harmonizację, synergię, czyli właściwy dobór, żeby wzmacniać działanie jednego czynnika drugim, a to już jest wyższa, mówiąc, filozofia farmaceutyczna i większość, mówiąc, tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, czasami myśli, że podanie jednego ze składników, który jest topowy, czyli modny na rynku, chociażby Gravioli czy tam Asahi, decyduje o wartości. To nieprawda. To właśnie mądrość przyrody, zresztą wypracowana w praktyce medycyny chińskiej, udowodniła, że czasami mikroskład jednego czynnika, średnia ilość innych, decyduje o tym, że skuteczność działania wzrasta o 300% w stosunku do tego, gdybyśmy wszystkiego porównali. Wobec tego
tego typu suplementów szukajmy na rynku. I za chwilę Państwu zaproponujemy to, co podnosi naszą odporność i powinno być zażywane w sytuacji, kiedy obawiamy się, że tej odporności na wiosnę nie mamy, albo z innych względów, tak zwanych zewnętrznych, których po imieniu znów dzisiaj nie nazywam, bo ja chcę powiedzieć, że Państwo powinniście spokojnie do tego podejść. Przy okazji tylko powiem, że na opakowaniu z konieczności należało napisać tak, jak sobie życzą kontrolne organy, że ta dawka jest przewidziana, proszę słuchać uważnie, dla osoby zdrowej i dobrze odżywionej. Czyli ci, którzy nakazują taki opis, doskonale wiedzą i przekazują informację, że zdrowy człowiek powinien się suplementować. Zatem reklama, ty się nie suplementuj, to się lecz, jest tak wadliwa z gruntu rzeczy, dlatego że skłania nas do tego, żebyśmy czekali na chorobę, a to już jest zupełnie niepoprawne, wręcz powinno być karalne w sensie przekazu informacyjnego. Ale przejdźmy do zagadnień. Panie doktorze, to ja tak postaram się tutaj podsumować tą część, która się zadziała. Czyli reasumując, jeżeli zadbamy o ten harvardzki talerz, jeżeli zadbamy o to, żeby produkty kupowane przez nas miały właściwe pochodzenie, no źródła ekologiczne, jak najwyższą wartość. I możliwie jak najwyższą wartość na zawartość witamin i minerałów, to jednak nieodzowna jest suplementacja i to ta właśnie suplementacja, która jest tą naszą receptą na zdrowie, na to, żeby nie chorować i że trzeba o tym myśleć zdecydowanie wcześniej, już tak naprawdę od narodzin dziecka i kształtować, budować tą świadomość przez lata po to, żeby w przyszłości właśnie nie chorować. Proszę Panią, nie wyświetlę tych wyników, ale mam wyniki najbardziej poczesnych uczelni na świecie, laboratoriów, które udowiodły, że tak zwana ekologiczna żywność, to często są to odmiany wymyślone przez człowieka. Ona jest oczywiście uprawiana na bardzo czystym podłożu. Natomiast ponieważ jest to wymysł ludzki, żeby owoc był większy, proporcje tła biologicznego są zaburzone w stosunku do tak zwanej masy zasadniczej. Weźmy dla przykładu kukurydzę. No, botanicznej już w zasadzie kukurydzy nie ma, ale botaniczna miała ziarenka nieco większe od pszenicy. A więc proszę Państwa, dzisiaj to jest ziarno potężne, a kolba sama się nie wysypie, bo człowiek dążył do tego, żeby mówiąc metodą krzyżówki i wykorzystania mutacji, doprowadzić do uzyskania jak największych płodów. Tam jest cała masa skrobi, ale regulatorów nie ma. Ja często podaję przykład, który jest udokumentowany jednoznacznie w naszych archiwach, dotyczący jabłek, akurat w polskiej Koszteli, która w latach 60. zawierała witaminę C na takim poziomie, że 3 jabłka były w stanie zaspokoić dzienne zapotrzebowanie u dziecka. Dzisiaj ta sama Kosztela ładnie wygląda, bo stosujemy metody ochrony, no, oczywiście nawozy, opryski, no bo ładnie to wygląda. W gruncie rzeczy trzeba by dzisiaj, żeby dziecko, chcąc uzyskać taką samą ilość witaminy C jak szczep biały, zjadło 6 kg. Proszę Państwa, widzicie o czym rozmawiamy. I dla przykładu, ponieważ ważna jest rola również chlorofilu, o którym mówimy. Ten chlorofil, który my Państwu proponujemy jako czynnik uzdatniania, przede wszystkim doposażenia organizmu w tlen, jest pozyskany z najmniejszych organizmów. Im mniejszy organizm, tym jego wydajność jest wyższa. Ja często dla porównania mówię, że jeżeli rośnie sobie drzewo, którego sumaryczna ilość liści ma na przykład 200 metrów kwadratowych, a obok jest trawnik niziutki i ma 200 metrów kwadratowych, to ten trawnik na jednostkę czasu, czyli na dobę, produkuje 4 razy więcej biologicznych substancji od tego drzewa, bo ono musi obsłużyć całą pozostałą strukturę, między innymi pień. Natomiast produkując chlorofil nie z byle czego, tylko z najmniejszych roślin, jakimi są glony jednokomórkowe, których średnica wynosi 15 mikrometrów. Sumaryczna powierzchnia jest taka, że pijąc 2 razy 25 ml chlorofilu uzyskujemy taką ilość składników, które są równoważne 1,5 kg ekologicznych warzyw i owoców. Proszę Państwa, kupcie ekologiczne warzywa i wiedzcie, że one są botaniczne. Prawie tego nie ma. Natomiast pozyskanie z organizmu, który jest, mówiąc, w czystych akurat wodach specjalnie wyhodowany, o największym potencjale biologicznym z zawartością witaminy B12, z zawartością 19 aminokwasów, ale na 9-8 endogenów. To jest genialna rzecz. Zawartość białek na jednostkę
jest 4000 razy większa niż w takiej samej ilości mleka krowiego. Proszę Państwa, to jest gigantyczny akurat czynnik odżywczy, który ma swoje parametry. Ja do niego wrócę w kolejności, ale wymieniłem go dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego suplementacja mądra jest lepsza nawet od żywności ekologicznej, której nie krytykuję. Trzeba po nią sięgać i uzupełnić to, czego tam jeszcze nie znajdziemy. Między innymi nie znajdziemy pewnych witamin, które powinny być z tak zwanym tłem biologicznym w botanicznych roślinach, a te rośliny zostały przemielone. Mówiąc o dualaj na dzień, to jest pewien fenomen, który sięga poziomu komórkowego, doprowadza do tak zwanej homeostazy. Wiedzą Państwo, że jaka jest komórka, taka jest tkanka, takie są narządy, które są zbudowane z określonych tkanek i oczywiście sumaryczne zestawienie tych narządów tworzy układy, układ krwionośny, pokarmowy, kostny, nerwowy, hormonalny. Nie będę wymieniał wszystkich. W każdym razie ten preparat działa na poziomie wszystkich struktur, powodując, że doprowadza do równowagi, a równocześnie stara się utrzymać właściwą kwasowość. To jest bardzo ważne, dlatego że pH płynów, które rozprowadzają składniki odżywcze, powinno wynosić 7,43. I w sytuacji, kiedy dbamy o to, to oczywiście ten preparat już do tego zmierza, ale mamy taki suplement, który się nazywa Prodacid, kiedy stwierdzilibyśmy, że w naszym akurat w naszej krwi pH spada poniżej 7,43, no to sięgamy po te kapsułeczki, w zasadzie 6 do 8 tygodni zażywając, jesteśmy w stanie nawet ze skrajnego zakwaszenia wyprowadzić. I w tym momencie proszę pamiętać, że środowisko, do którego lgną wręcz pasożyty, zostało zlikwidowane. To jest jeden z dość istotnych czynników, o którym na co dzień nie pamiętamy. A ten preparat wznosi nas na wyższy poziom, ponieważ przywraca zdolność regeneracji tkanki. Wiedzą Państwo, że komórki wymieniają się każdego dnia, no mówiąc dziesiątki milionów. Tak naprawdę po 6 latach z tkanek, za wyjątkiem komórek nerwowych, nic nie zostaje, ale dzięki temu, że te składniki stymulują aparat Golgiego do tego, żeby wytworzyły enzymy potrzebne, żeby była też energia w mitochondriach, żeby komórka się mogła podzielić, żeby prawidłowość funkcji w organizmie przebiegała. Od tego to zależy. Zatem nasza psychomotoryka będzie wyższa. Gdybyśmy pojedynczo zaczęli charakteryzować każdy ze składników, które są tutaj synergizowane. Mogę tylko powiedzieć, że liderem w zespole jest NOLI, a czynnikiem, który to synergizuje, są kiełki lucerniane. Pisze tu lucerna, ale sama lucerna, ziarno, my byśmy nie byli w stanie własnymi enzymami, mówiąc innego, tego pozyskać i strawić. Jeżeli kiełkuje, to wtedy budzi się nowe życie i w okresie do 6 dni pozyskujemy prawie 90% tego, co było zaprogramowane na nową roślinę. To jest gigantyczny potencjał. Więc tu mamy taki zestaw na dzień, żebyśmy mówiąc byli sprawnie psychomotorycznie, byli radości, sprawnie myśleli i fizycznie byli mówiąc bardzo aktywni. Natomiast na noc potrzeba związać toksyny, które pochodzą z różnych źródeł, z konserwantów żywności, jak zażywaliśmy leki, to co trafiło do wątroby, uszkadzało jej funkcję. Z łuk postresowy, to jest jednym z najgorszych kancerogennych czynników działających na akurat naszą odporność. I do tego przede wszystkim nadwyżka mięsa, dlatego że my nie jesteśmy w stanie, mówiąc, wykorzystać więcej białka niż przeciętny człowiek, jeżeli nie jest sportowcem, jeżeli nie intensywnie fizycznie pracuje, to 1 gram na kilogram masy ciała. Głównie nie chodzi nawet o samo białko, tylko chodzi o te 9 aminokwasów egzogennych. Więc wiedzą Państwo, że rośliny pozostałe, pozostałe aminokwasy mają. Więc my z roślinami je uzyskujemy, trzeba tylko uzysku. Jeżeli jest nadwyżka białka, to organizm zużywa niepotrzebnie energię, żeby, mówiąc, oderwać grupy aminowe w tak zwanym cyklu ornitynowym i przekształca to w tłuszcz. Balast, który się zwiększa, żąda od organizmu coraz większego uzupełnienia pokarmu, który to pokarm nie jest, będąc zbilansowany, coraz większą masę jeszcze tworzy, a równocześnie regulatorów nie ma, czyli stan się pogłębia. Zatem odwrót od tego, zmniejszyć ilość mięsa, zwiększając ilość akurat warzyw, które będą, mówiąc, dbały o odporność, ale równocześnie będą również stabilizatorem tej odporności zróżnicowanej. I też proszę pamiętać, że będą dbały o poziom dopaminy w organizmie i odświeżenie naszej pamięci. To się dzieje dzięki Duolaj w noc. Jak Państwo zapewne wiecie, w 2018 roku przyznano Nagrodę Nobla za odczytanie zegara biologicznego. Natomiast inspiracją do tworzenia tego produktu, oprócz fitoremedium i synergizacji wymyślonej już przez Chińczyków
parę tysięcy lat wcześniej była praca profesora Younga, który mówił o tym, o fenomenie, że ono zupełnie czegoś innego potrzeba, żeby związać toksyny, pobudzić produkcję glutationu, usprawnić syntezę dopaminy, zaktywizować pończki Peyera, równocześnie, żeby stymulować tarczycę do regulacji hormonów, no i odblokować oczywiście synapsy, żeby nam pamięć powróciła z rana, oczywiście wyspani, bo głęboki sen daje szansę, że te funkcje zaczynają harmonizować się ze sobą i co ważne. Proszę pamiętać, że jeżeli chcemy odzyskać odporność, to musimy się wysypiać. Niewyspany człowiek kumuluje w sobie, mówiąc, te czynniki, które mógł zregenerować do końca, zneutralizować na przykład toksyny, a tego nie zrobił. Bo wiązanie toksyn między innymi dokonuje się w czasie nocy w wątrobie. Wątroba ma wiele funkcji, dlatego proszę też pamiętać, że ostatni posiłek powinien być, mówiąc, bardzo skromny i nie później niż przy godzinie, ja już mówię, nie mówię o 18, tylko przy 19. Niedojadanie w nocy jest, mówiąc inaczej, czymś najbardziej niepożądanym, znaczy dojadanie w nocy, a niedojadanie jest zalecane. Czyli byście Państwo nawet nie pomyśleli o podejściu do lodówki. W tym czasie proszę wypić sobie wodę. Jeżeli już naprawdę Was tak kręci, to proszę sobie wziąć wodę z miodem, najlepiej miodem przede wszystkim wrzosowym, jeżeli będzie, albo gryczanym, dlatego że to jest antytoksyczny, związki zawiera. I teraz przechodzimy. Panie doktorze, jeżeli ktoś byłoby tak, że ktoś spożywa kolację na 3 godziny przed pójściem spać, albo jeszcze wcześniej, to kiedy powinien najlepiej przyjąć do olej w nocy? Proszę pamiętać, że myśmy początkowo mówili, że przed kolacją. I nie było to złe. Natomiast sytuacja jest taka, że jadając kolację, czasami mówiąc niepoprawną, dostarczamy składników, które mogą reagować, mówiąc inaczej, z preparatem, gdybyśmy to jedli po kolacji. Bo po kolacji wlewamy do czegoś, co się zaczęło trawić i wtedy następuje aktywność. Jeżeli my wypijemy olej przed kolacją, i to może być niewiele tam czasu, powiedzmy sobie nawet kilkanaście minut, to w tym momencie następuje już w jamie ustnej prawie 30% wchłaniania. Tak naprawdę pozostała część prawie bez większej obróbki albo częściowej wchłania się już na poziomie jelita, a co ważne, że te 60%, bo proporcja jest dokładnie wedle Hubbardzkiego modelu zaproponowana, służy bakteriom, czyli to są składniki, które aktywizują naszą odporność. Dlatego nie obawiajmy się, to błyskawicznie zostanie przez organizm wykorzystane, a później zjadamy coś, co nie wchodzi w reakcję ze składnikami, bo tej kontroli nie bylibyśmy w stanie wewnątrz zrobić. Nie wiem, jakie badania trzeba by przeprowadzić, żeby mieć kontrolę. Scintograficznie można sprawdzić pojedynczy składnik, czy się wchłonął, czy nie, ale jeżeli w pokarmie może być 100 różnych związków, a w suplementach określona ilość, no to proszę sobie wyobrazić, że tego się nie da nawet kontrolować. Przechodzimy do następnego. Tak, panie doktorze, przy witaminie C często dzieje się tak, że ludzie przypominają sobie o niej, kiedy właśnie chorują. Tymczasem witaminy C nasz organizm nie syntetyzuje. Ona jest potrzebna w wielu procesach. I no dlaczego, jakby pan doktor mógł właśnie to zagadnienie przybliżyć? Po pierwsze, dwa zagadnienia trzeba jednoznacznie wytłumaczyć. Witamina C to nie tylko kwas askorbinowy. Proszę pamiętać, że to jest 11 elementów składowych i zacznijmy od akurat kwasu askorbinowego, ale kwasu elagowego, do tego jest likopen, do tego jest rutyna, jest witamina A, jest witamina E, jest magnez, jest cynk, jest witamina B2, witamina B6 i są flawonoidy. Proszę Państwa, to jest tło biologiczne kwasu. W tym momencie on w 100% służy. Jeżeli mamy kapsułkę, nawet wyprodukowaną na przykład z kukurydzy, bo można, C6, H8O6, to jest wzór sumaryczny kwasu askorbinowego. To on działa na poziomie około 4% w stosunku do tego, co Państwu proponujemy. A my proponujemy jeszcze coś lepszego, mianowicie synergizowane, liderujące na świecie pełnoskładnikowe wyciągi z tych roślin, jakimi jest kamu-kamu, jest acerola i dzika róża, która jest fitoremediacyjna, czyli jest doposażona w czynnik ratowania nas przed ewentualnymi chemicznymi związkami, między innymi materiałami ciężkimi, które mogą się dostać do organizmu. Proszę Państwa, to nie jest tylko sama witamina C, to jest, mówiąc
genialny czynnik regulacji naszej odporności i aktywacji wielu procesów, bo ona odpowiada w pierwszej kolejności za produkcję glutationu. Czynnik, który warunkuje nie tylko sprawność pęczków pierwiera, ale poziom dopaminy, aktywność hormonu, odblokowanie naszych akurat nie synaps, żebyśmy poprawnie myśleli, ale równocześnie do odcina odżywianie komórek. Nie będę używał neologizmów naukowych, odcina odżywiania komórek niezgodnych z kodem genetycznym, a takimi są zawiązki procesów nowotworowych. Czyli mówiąc, w zarodku możemy blokować, ale także kiedy już nowotwór jest, nadmiar witaminy C jest potrzebny. Co ważne, że jest to antyoksydant, czyli wiąże wszystkie czynniki utleniające i wyobraźmy sobie, że idąc przez miasto przemysłowe, w jednym miejscu są nadmiary azotynu, są kancerogenne i mamy nadwyżkę witaminy C, która mówi się metabolizuje bezpiecznie, czyli oczywiście ona nie obciąża nasz organizm, to w tym momencie ona się zużywa, a nadwyżka jest usuwana wraz z moczem z organizmu. Więc dlatego nie tylko, że warto, ale potrzeba. Zdrowy człowiek, a chory tym bardziej. To jest tylko te normy, mówiąc inaczej, są płynne. Ja mówię, że w takich sytuacjach trzeba używać rozumu, a nie patrzeć na to, że nie jest dokończona informacja na opakowaniu, że jest, ta dawka jest przeznaczona dla zdrowego, odżywionego człowieka. Przejdźmy wobec tego dalej do Liquid Gold Oil. To jest w moim nie tylko odczuciu, ale badania naukowe dowiodły, że niedobór witaminy D3 jest na poziomie 90% naszej szerokości geograficznej, witaminy K prawie tegoż samego poziomu, ale na pewno powyżej 70% akurat procent niedoboru. Co to akurat powoduje? Że w tym momencie odpada się płytka tak zwana miażdżycowa w naczyniach krwionośnych, dlatego że nie ma kontroli nad minerałami, za które odpowiada witamina K, a witamina D powoduje, mówiąc prawidłowy przepływ wraz z witaminą K, warunkując gospodarkę minerałową. Co ważne, że w tym momencie, jeżeli my mamy nadprogową ilość witaminy D3, co ważne w naszym przypadku jest oczywiście niepochodząca od zwierząt, i witamina K, MK7, ta najbardziej aktywna, pochodzi z roślin, gdzie dotychczas o witaminę K mówiono, że musi być pochodzenia nieroślinnego, to jest z natto, czyli z fermentowanej soi. W sumie, żeby one się wchłonęły, potrzebna jest substancja oleista, czyli potrzebny jest tłuszcz. Ale tłuszcz musi być stabilny pod względem zawartości witaminy, proporcji omega-3 do omega-6. Najbardziej idealna proporcja to jest 1 do 3, 1 do 1 to jest prawie unikat, bo czegoś takiego nie ma, najbardziejszą proporcję, a olej lniany, który jest skrajnie niestabilny. Żeby tą stabilizację uzyskać, niewielkie ilości różnych olejów połączono, żeby wyeksponować akurat olej budwingowy, czyli akurat lniany, a również ropitnikowy, który gwarantuje lepszą regenerację w organizmie i tworzy stabilność, dzięki czemu nasza odporność jest stabilna i rozwój i usprawnienie centralnego układu nerwowego. Dla dzieci jest to kluczowe, dla osób w wieku, mówiąc inaczej, podeszłym, tym bardziej i dla każdego z nas. Co prawda, po pewnym czasie, pijąc tylko ten olej w niewielkich ilościach, dochodzi do takiego zjawiska, że już odłożona płytka miażdżyczna powolutku się wypłukuje, co nadaje elastyczność pożądaną naczyniu krwionośnym. I w tym momencie, zwłaszcza tętnice i tętniczki są drożne, nie ma zagrożenia zawałami, tętniakami, równocześnie lepsze, mówiąc, odżywianie naczyniami wieńcowymi serca, czyli mówiąc, przywraca sprawność całego układu krwionośnego i naczyniowego, ale także trzustka i wątroba zaczyna, mówiąc, być lepiej odżywiana, wobec tego nawet już zauważona cukrzyca drugiego stopnia powolutku zaczyna się wycofywać tylko przy podaniu tego preparatu pod warunkiem jednym, że bilans pozostałych składników witamin w tak zwanej suplementacji jest właściwie uzupełniony w stosunku do wartości pożywienia, które nie było pełne. W pełni nam to zaspokoić tego typu czynniki. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do chlorofilu, o którym już powiedziałem. Nie będę tutaj mówił o wszystkich czynnościach. Ja koncentruję się przede wszystkim na to, że ogromny wpływ ma z uwagi na zawartość tlenu, którego praktycznie jest w stanie uzupełnić prawie o 30%. Czyli my
ponieważ w naszej kulturze no, nie uczymy się od przedszkola właściwego oddychania. Nawet jeżeli jesteśmy dobrze odżywieni, mamy tak zwany zapas brzuchowy właściwy, to tlenu na, przy jakimś wysiłku, czy to intelektualnym, a zwłaszcza fizycznym, może nam zabraknąć. I wtedy uruchamia się oddychanie beztlenowe, które jest bardzo nieekonomiczne, bo zużywa taką samą ilość glukozy, jak przy oddychaniu tlenowym, a wytwarza 1/10 energii, a równocześnie ubocznie powstaje kwas mlekowy, który trzeba zneutralizować w wątrobie, czyli to zakwasza nasz organizm. Więc w związku z tym ten chlorofil i statut ascendi, kiedy wypijemy, zwłaszcza u sportowców, ludzi intensywnie pracujących, czy to intelektualnie, czy fizycznie, blokuje możliwość ujawnienia się tzw. zakwaszenia organizmu, ale równocześnie podnosi energetyczność przynajmniej o 30%, czyli nawet produkcja białek odpornościowych, czy sprawność poszczególnych narządów wzrasta. Bakterie, te, które powodują destrukcję w naszym organizmie, są beztlenowcami. Przynajmniej połowa to są tak zwane obligatoryjne beztlenowce, które jak zobaczą tlen, to nie tylko, że nie mogą się rozmnażać, ale giną. Uciekają. Oczywiście pozostałe w tym momencie ograniczają swoją oczywiście aktywność, wchodzą w fazę anabiozy, dlatego my musimy później na przykład stosować, gdyby stwierdzono, że mamy patogeny, na przykład robaczyce, kandidę, czy mówiąc inaczej, bakterie konkretnie niepotrzebne, to w tym momencie stosujemy Borelis Pro. Ale w tym przypadku chlorofil równocześnie reguluje nas hormonalnie. Powolutku zaczyna przywracać równowagę hormonalną. Między innymi to, co nazywamy Hashimoto, w wielu przypadkach zaczyna się porządkować. Przy okazji wraz z wcześniej podawanym olejem omega 6 w właściwej proporcji i witaminą D3K2 MK7 powoduje, że narządy wewnętrzne zaczynają być lepiej odżywiane, czyli drożność doprowadzenia do organizmu. Bo proszę pamiętać, że wszystko, co nawet byłoby wartościowe, musi być dostarczone do miejsca przeznaczenia. Wiedzą Państwo, że logistyka we współczesnym świecie jest, mówiąc inaczej, bardzo newralgicznym punktem funkcjonowania społeczeństwa, bo nawet możemy coś wyprodukować i nie dostarczymy. Dzisiaj wiemy, że na przykład sporo państw ulokowało produkcję zespołów w Chinach. Jeżeli one nie zostaną dostarczone do Europy, to mówiąc, jest krach ekonomiczny. Tylko z tego prostego powodu. W naszym organizmie taki krach nastąpi, kiedy system, mówiąc, rozprowadzania logistyki, czyli układ przede wszystkim krwionośny i limfatyczny, nie będzie sprawny. Ale o nim jeszcze więcej powiemy, a ten chlorofil przynajmniej przyczynia się do usprawnienia już przepływu. Usprawnienia. To oczywiście jeszcze jest jedna funkcja bardzo ważna, że wzrasta libido, bo hormonalność się poprawia, ale równocześnie wiąże większość toksycznych, niemiłych zapachów, które w organizmie mogły być. Ja mówię oczywiście o czosnku, który jest zdrowotny. Faktycznie jednak ma bardzo uporczywy zapach i jeżeli później jesteśmy w stanie go zneutralizować nawet specyficznymi ziołami, czy nawet pietruszką, nakcią pietruszki gryzioną, to tak naprawdę z porów skórnych on się uwalnia i kiedy pijemy chlorofil, to jest dezodorant wewnętrzny, który jest podbudową naszej energetyki, ale równocześnie wiąże niemiłe zapachy. Przejdźmy w takim razie. Teraz coś do naszych milusińskich. Proszę pamiętać, ja już o tym powiedziałem, że tak zwana odporność akurat swoista buduje się u dziecka. To, że dziecko choruje, to nie jest nic zaskakującego. To, że nawet ma temperaturę, to po części jest dobrze, warunek jest jeden, żeby ta temperatura zbyt długo się nie utrzymywała i nie przekroczyła 2,5 stopnia powyżej normy. Dlatego, że proszę pamiętać, że w momencie, kiedy organizm jest zaatakowany, organizm natychmiast właśnie w jelitach ma tak zwane receptory, które uruchamiają energetyczność, podnosząc je o 1/3. Przy jednym stopniu temperatury aktywność metaboliczna w organizmie, rezerwami nawet tłuszczu, który jest w każdym organizmie, zaczyna się podnosić o 30%. Jeżeli o 2 stopnie wzrasta temperatura, aktywność między innymi produkcji białek odpornościowych i sprawności narządów jest o 60%. Jeżeli o 3 stopnie, to 90%. I na 3 stopnie powyżej normy może sobie pozwolić osoba, mówiąc, w średnim wieku. Natomiast dzieci i osoby, mówiąc, w wieku podeszłym, powinny przestrzegać się przed tym, dlatego że u tamtych już tak zwany turbor wewnętrzny komórkowy nie jest taki i odwodnienie jest możliwe, a u dziecka proporcja ciała jest zaburzona w stosunku do wagi.
W związku z tym przede wszystkim zagrożony jest mózg. I w tym momencie dopiero zbijamy temperaturę. Tak naprawdę chcę Państwu powiedzieć, że czy to wirus, czy bakteria, jeżeli dostały się do organizmu i w tym momencie temperatura wzrasta i wzrośnie sprawność produkcji białek odpornościowych, to przeważnie po 2 godzinach po tych bakteriach nie ma śladu. One przez te 2 godziny, póki funkcjonowały, mogły uszkodzić na przykład błonę w tkawicy, czy też nie w płucach, nie, a akurat niektóre struktury, no oby nie pęcherzyki płucne, ale może i tak być. W tym momencie człowiek czuje konsekwencje tego, co się wydarzyło. I w tym momencie organizm uruchamia następny mechanizm obronny, mianowicie odbiera apetyt. Można by powiedzieć, jest to irracjonalne. Po co? Organizm ma własną metodę. Uszkodzone, jak na pobojowisku, martwe nasze komórki i bakterie, które skończyły na przykład swój żywot, bo białka zaczęły, mówiąc, je niszczyć, to jest pobojowisko po bitwie. No wiadomo, że jeżeli by ktoś je nie uprzątnął, to zwierzęta by to, mówiąc, nie zjadły, tak jak było w średniowieczu po bitwach, kiedy nie chowano, tylko praktycznie oczyszczenia dokonywały, jak na psim polu, psy, stąd nazwa psie pole. Ale proszę Państwa, porównanie może nieadekwatne, w każdym razie mamy uszkodzoną tkankę. Powiedzmy sobie, to jest takie niewielka ilość mięsa, jak po świniobiciu. W tym naszym momencie nasz organizm zaczyna to traktować jako materiał energetyczny. W tym momencie dziecko nie potrzebuje niczego jeść, ale tworzy przestrzeń do regeneracji, natychmiast apetyt wzrasta i zaczyna odbudowywać to, co było uszkodzone. Dlatego proszę pamiętać, że to, że temperatura jest, to nie jest nic groźnego. Chodzi o to, żeby ona nie przekraczała zbyt wysoko, powyżej tak zwanej dopuszczalnej normy. Ten preparat po pierwsze wypełnia tą lukę, kiedy dziecko nie ma tak zwanego stabilizatora. Dotychczas stosowano syropy, które zawierały kodeinę, czy też opioidalne czynniki, które uzależniały. I w tym momencie, mówiąc, syropek był smaczny, dziecko chciało go pić, bo później chciało jeszcze więcej pić, traktując to jako soczek, a równocześnie nastąpiło uszkodzenie struktur nerwowych, które nie były zbudowane do końca, bo tak naprawdę dopiero dojrzały człowiek ma pełne neurony zbudowane na sposób funkcji optymalnej. Więc w tym momencie tu są czyste składniki. Oczywiście skład możecie sobie sprawdzić. Jest 13 wyciągów najbardziej pożądanych akurat roślin, obfitujących w czynniki antyoksydacyjne i stymulujące układ immunologiczny, ale przede wszystkim również poprawiające funkcje oddechowe, czyli usuwające zarówno flegmę, czy kaszel suchy, bez tych czynników, które uzależniają organizm dziecięcy. Co ważne, że osoby w wieku podeszłym też powinny z tego korzystać, bo ten preparat może w większych dawkach niż dla dzieci mógłby być dla nich stosowany. Przejdźmy wobec... Panie doktorze, jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, bo Sanvital to tak naprawdę produkt, który też podnosi nam tą odporność, jakby tak, gdyby był stosowany ciągle. I teraz pytanie, czy stosować go przez dłuższy okres, czy w okresie, kiedy już dzieciątko zachoruje? Powinno się stosować w okresie przewidywanych zagrożeń. One są zawsze na jesieni, początku zimy i później również na wiosnę. Z powodów, które wcześniej już Państwu mówiłem. Wobec tego to jest normalne. Kiedy u dziecka mimo wszystko następuje infekcja, bo na przykład z żłobka czy z przedszkola przynosi, to również to stosujemy. Stosujemy nieco dłużej, niż objawy na to wskazują. Dlatego, że ten preparat nigdy nie obciąży. To są wszystkie czynniki, które, mówiąc, są idealnie dobrane i nie powodują żadnego odłożenia się negatywnych czynników. To nie jest lek w rozumieniu akurat pojęć farmaceutycznych. Chcę Państwu powiedzieć, że mentalnie powinniście zrozumieć, że to, co jest suplementem, jest czynnikiem uzupełnienia, zestawem uzupełnienia składników, które organizm oczekiwał z pożywieniem, a tego nie ma, z powodów wcześniej wyartykułowanych przeze mnie. I w tym momencie odwołujemy się do mechanizmu samonaprawczego, który jest bardziej logiczny, można użyć nawet, że bardziej mądry od najlepszego lekarza i farmaceuty razem wzięty. Powiem Państwu, że pewne niedobro, mówiąc, dzieje się u nas takie, że często pewne objawy, które są przypisywane chorobie, a czasami, mówiąc inaczej, jest to efekt tylko pewnego zaburzenia, na przykład neurologicznego. I w tym momencie okazuje się, że idziemy do specjalisty, na przykład do kardiologa. Ktoś ma trachykardię, idzie do kardiologa, a ona się pojawia w momencie zakwaszenia organizmu i wystarczyłoby odkwasić i wszystko wraca do normy. Oczywiście
kardiolog wie, że przy akurat nierównoważnej pracy serca trzeba podać określone chemiczne związki, które mają boczne działanie. A w tym przypadku on postąpił zgodnie z tak zwaną normą medyczną. I to jest jego wina, bo tak się leczy przepadłości. Natomiast nie wpadł na to, że trzeba odpłacić organizm. I tak naprawdę podobna historia. Często zaburzenia nawet natury neurologicznej występują u człowieka i idziemy do neurologa i on nas leczy psychotropami, a w zasadzie mamy pasożyty, których, mówiąc inaczej, odchody mają neurologiczne działanie. I to jest pewne pomylenie, mówiąc, działów, jeżeli my sami nie zadbamy o własne zdrowie. Przejdźmy wobec tego do następnego. Mamy Proselek. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że ten preparat optymalnie został dobrany, że za wyjątkiem witaminy B17, czyli mówiąc inaczej, pestek z moreli, to one wszystkie są adaptogenne, czyli mówiąc, organizm nadwyżkę usunie, ale one są synergizowane i nawet ten akurat jest pod tak zwanej dawce poniżej normy, czyli mówiąc, norma najwyższa, jaka jest dopuszczalna amigdaliny, bo mówimy o 17 o amigdalinie, jest 6 gram. Tutaj oczywiście są tylko niewielkie ilości, ale wkomponowane synergicznie i zharmonizowane z tymi preparatami, które są adaptogenne, mają siłę gigantyczną wiązania toksyn, które są w organizmie, które są konsekwencją obecności na przykład patogenów, czyli już rozpoczętej infekcji. W przypadku chorób nowotworowych, nawet kiedy jest chemioterapia, dając 72 godziny, mówiąc, wiążemy uboczne skutki chemii, ale równocześnie stymulujemy produkcję glutationu i aktywności odporności tak zwanej swoistej, która odcina odżywianie komórek, mówiąc, niezgodnych z kodem genetycznym. Ten preparat można oczywiście podawać profilaktycznie, przewidując jakiekolwiek inne infekcje. To nie tylko chodzi o to, że my mamy czekać na najgorsze zło, ale tak naprawdę równocześnie profilaktycznie jesteśmy w stanie przeciwdziałać nawet temu, co mówiąc, nie wymawiam jednoznacznie, ale to, co nazywamy chorobami nowotworowymi. Czasami w rodzinie bada się, jest skłonność genetyczna. Dzisiaj już potwierdzono, że istnieje gen, mówiąc skłonności do chorób nowotworowych. Skoro tak, to proszę pamiętać, że to one mogą się ujawnić z aktywnością maksymalnie do 10%. Tak naprawdę resztę zależy od środowiskowych czynników, czyli między innymi odżywiania, od aktywności naszej, bo chcę Państwu powiedzieć, że przy okazji, jeżeli tak naprawdę podjąłem się zagadnienia porównawczego do chemioterapii podawanej, to jest odwróceniem mechanizmu, który jest przypisany dla naszej fizjologii, dlatego że nasze składniki odżywcze są podawane przez układ pokarmowy i tego nikt nie odmieni. Tak zostaliśmy zaprogramowani. Natomiast kiedy nam wkuwają się do żyły, to ten preparat krąży po organizmie i w takim przypadku trafić może dokładnie na drogę, na której się znajdują nowotwory i to słuszne. Natomiast mniej więcej o 48 godziny wszystkie składniki odżywcze trafiają do wątroby do analizy i dopiero później wątroba zaczyna oddawać, a to jest odwrotna sytuacja, dlatego my, mówiąc nie, w sytuacji, gdyby nie daj Bóg, była chemioterapia, podajemy to, mówiąc z opóźnieniem, w normalnym cyklu podajemy normalnie. Przed jedzeniem, ale nawet w trakcie posiłku, tylko te akurat formuły medical są właśnie opatrzone taką kapsułką, która nie dość, że aktywizuje wchłanianie przez chlorofilinę, ale równocześnie ma inulinę, czyli odżywkę dla bakterii pożytecznych, dzięki czemu uruchamia ten mechanizm, o którym Państwu mówiłem, żeby również tak zwaną swoistą odporność budować, ale przede wszystkim stabilizatora tych dwóch odporności, mianowicie nasz biom, mikrobiom, żeby prawidłowo pracował. I przejdźmy, proszę Państwa, do kolejnego Borelis Pro. Preparat jest sugestywnie nazwany, dlatego że jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób, która jak statystyka podaje, w tym roku przewidywana jest o 30% większa aktywność tegoż akurat pasożyta. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że z uwagi na to, że stał się groźny, zaczęto robić badania, których wcześniej nie wykonano. I teraz odkryto coś fenomenalnego. Okazuje się, że pleszcz wszczykując nam, akurat nie, no, oczywiście wkłuwając się, bo możemy powiedzieć, że to jest odpowiednik żądła, bo aparat gębowy, tak zwane szczękoczułki, ma taką kujkę z takimi haczkami, które się otwierają w momencie, kiedy się wbija. Przybija skórę i sięga do skóry właściwie, gdzie jest krew. W tym momencie wprowadza z sąsiną czynniki, które paraliżują okolice, żeby człowiek nie czuł, że on się tam wkłuł.
I mówiąc, również działa w ten sposób, że stabilizuje te komórki albo ogranicza komórki swoje, komórki nasze, żeby, mówiąc, one były nieaktywne. Okazuje się, że wnikliwe badania dowiodły, że ten czynnik podany na przykład na nowotwory myszy w ciągu bardzo krótkiego czasu guzy bardzo znacznie likwidował do końca. To jest podobna historia jak z roślinami, które zawierają trujące związki. Jeżeli my mamy wiedzę, jaką proporcję użyć, mogą być dla nas wybawieniem albo mogą być trucizną. Podobnie okazuje się, że ten klesz, którego o czci wiary odsądzamy, że jest po prostu nam dany na nieszczęście, on ma swoją rolę w biologii, tylko została zaburzona proporcja ptaków, które, mówiąc inaczej, zmniejszona populacja ptaków nie wyjada dostatecznej ilości owadów i pajęczaków, w związku z tym one zaczęły się mnożyć. Kiedyś ta równowaga prawdopodobnie nastąpi, ale póki co mamy preparat, który nie tylko boreliozę nie akurat likwiduje, ponieważ w krótszym czasie rozwojowy boreliozy jest w stanie uzupełnić naszą aktywność produkcji białek humoralnych, czyli tak zwanej odporności swoistej, wyprzedzając niejako prawie każdy czynnik, dlatego że jeżeli ona już jest w organizmie, to po prostu dała sygnał, jaki typ tej borelii jest. Wiemy, że to nie jest jeden gatunek borelii. Problem zasadniczy z borelią między innymi polega na tym, że jeżeli wpływa kleszcz, to rzadko się zdarza, żeby on tylko z jednego dnia, mówiąc tak zwanej zdolności rozwojowej, wpływa patogeny. Może być to w drugim dniu rozwoju, w 10, w 7, a nawet w 27. Dlatego terapia taka powinna trwać długo, minimalnie 3 miesiące. Tak naprawdę mówi się, że jeżeli w organizmie została zaburzona jakaś proporcja funkcji, to trzeba ją powoli odblokowywać, przeciwnie do leku. Państwo zażywacie lek, który ma uboczne skutki i stwierdzono, że on na przykład zabija określoną bakterię albo zahamuje jakiś czynnik, który w organizmie się pojawił. Na przykład następuje wytrącenie się kwasu szczawiowego, zablokuje kwas szczawiowy, ale też ma uboczne skutki, czyli znów ogranicza funkcję wątroby. Gdybyśmy mieli, panie doktorze, spojrzeć na borelię pod kątem odporności, bardzo bogaty skład. Ale z tego wynika jedna znaczna informacja, ponieważ borelia jest najtrudniejsza w opanowaniu i jeżeli my jesteśmy w stanie opanować takiego delikwenta, który zachowuje się jak inteligentny organizm, oszukując nasz układ immunologiczny, to z mniej inteligentnymi, w cudzysłowie, poradzimy sobie sprawnie. Zatem ten preparat częściowo tylko jest podobny do Prosenektu, natomiast ma jeszcze dodatkową funkcję. Winduje w krótkim czasie poziom przede wszystkim akurat glutationu, aktywuje naszą odporność, ale równocześnie ma zdolność, mówiąc, minimalizowania ewentualnych dolegliwości bólowych, dlatego że wiąże histaminy, które się pojawiają w stanach zapalnych, a jeżeli jest borelia czy jakiś pasożytyn, zwłaszcza w obszarze stawu, może być to bardzo dotkliwa bolesność, więc w tym momencie ma jeszcze dodatkowy czynnik. Ten preparat rzeczywiście jest bardzo skuteczny na wszystkie pasożyty. Najtrudniej, mimo tego, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie opanować na przykład Candida albicans, czy wszelkiego rodzaju grzybice, problem polega na tym, że te akurat byty, czyli grzyby, rozmnażają się za pomocą zarodników. One w powietrzu krążą. Jeżeli my w tym międzyczasie nie odbudujemy flory, to one znów będą się zasiedlać. W związku z tym ta kuracja mogłaby w nieskończoność trwać. Więc pamiętajcie Państwo, jeżeli do danego stanu doprowadziliśmy organizm przez to, że nie dbaliśmy o niego, nie uzupełnialiśmy określonych składników i żywność nie była proporcjonalna do naszego zapotrzebowania, a przede wszystkim flora została zaburzona, to nawet nie rozumiejąc, czego organizm potrzebuje, podawajmy mu zróżnicowane kiszonki. W tym momencie nasz kod genetyczny zaprogramowany na obecność takich zespołów akurat bakteryjnych się otworzy. Proszę pamiętać, że to nie jest bagatelny zestaw, dlatego że to jest około 1000 gatunków w licznych szczepach, a licząc to na wagę, mamy około 2 kg bakterii pożytecznych w naszym jelicie, jeżeli jesteśmy zdrowi. Oczywiście te 2 kg może być z przewagą negatywnych. No to wtedy dzieją się rzeczy coraz to gorsze. Rozumiecie Państwo, jeszcze raz podkreślam, że odbudowanie biomu to jest, mówiąc, stabilizator tych dwóch odporności, które są kluczowe dla naszego zdrowia. I teraz przechodzimy do następnego preparatu, który w tej chwili, jeżeli badania kliniczne będą przeprowadzone do końca, bo wiedzą Państwo, że przykładowo ostatnio, kiedy pojawił się nasz, mówiąc, znakomity preparat kosmetyczny,
myśmy go wcześniej chcieli Państwu ogłosić, bo była ku temu sposobność, żebyście Państwo jeszcze przed świętami go czynali. Badania, które były czyli tak zwane testy bezpośrednie, dowiodły, że skuteczność preparatów sięga 95%, gdzie najlepsze firmy francuskie mają co najwyżej 87%. Proszę Państwa, to jest rekord świata, ale w tym przypadku jest podobna sytuacja. Widzicie zestaw wyciągów roślinnych w proporcjach również przede wszystkim harmonijnych, synergicznych, ale równocześnie kolejność łączenia jest też ważna i tego już nie musimy nikomu publikować, to jest tajemnica. Co się okazuje, że to jest jedyny w tej chwili preparat o takim potencjale na rynku światowym, który sięga poziomu komórek macierzystych szpiku kostnego. I proszę pamiętać, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą Państwu w tej chwili powiem. Bo wszystko, co o tym mówiliśmy, jest ważne, ale jeżeli nawet odbudujemy florę bakteryjną, dostarczymy składniki odżywcze, to musimy, mówiąc inaczej, do organizmu, do układu pokarmowego, to żyła wrotna dostarcza to do wątroby. Wątroba, analizując, że to się nadaje do odżywiania, przekazuje to układowi krwionośnemu, układ krwionośny tętniczy rozprowadza to do kapilar, przekazuje oczywiście układowi limfatycznemu, dostaje się do przestrzeni międzykomórkowej, komórki to spożytkowują i oddają metabolity. W tym momencie tak zwana logistyka, czyli transport po naszym organizmie jest kluczem, żeby to, co jest suplementem, to, co jest składnikiem po strawieniu wartościowego produktu spożywczego, dostało się do miejsca przeznaczenia, było dostarczone, musi być parametr krwi idealny. To nie tylko chodzi o krwinki, które są ważne, dlatego że na świecie 1/3 ludzi ma anemię, a w krajach, mówiąc inaczej, my nazywamy trzecim światem, gdzie ludzie umierają z powodu przegłodzenia, czyli anemii. To jest jedna z największych śmiertelności z powodu niedożywienia, ale właśnie dlatego, że nie jest dostateczna ilość krwinek czerwonych. Nie chodzi tylko o krwinki czerwone. Równoważność genetyczną dla danego człowieka, krwinek białych, również płytek krwi, ale profilu osocza, które jest identycznym w swoim składzie jak limfa, bo limfa jest tylko pozbawiona czerwonych krwinek, bo ona też fagocyty wytwarza w węzłach chłonnych. I teraz proszę pamiętać, że mamy ponad 20 litrów limfy i 5 litrów krwi. To są czynniki rozprowadzania składników. Ten preparat równocześnie, sięgając komórek macierzystych, stymulując je, podnosi profil idealny osocza, ale także generuje limfocyty B, które przedostają się do pęczków Peyera i wtedy następuje produkcja pod wpływem glutationu, jeżeli oczywiście będzie właściwa flora, czyli nie będzie zaburzenia w postaci amoniaku. Ten akurat będzie stymulował produkcję białek humoralnych, czyli tzw. białek odpornościowych, zatem odporności swoistej na kogoś, kto się go odwiedził. Natomiast on również będzie optymalna odporność nieswoista, którą my mamy jako tak zwanego uniwersalnego, jak ja to mówię, ślepego ninja, który bije wszystkich. No i proszę Państwa, wiecie, że moja krew jest ponad wszystko, ona nie przypadkowo pojawiła się na końcu, bo było ona potrzebna do rozprowadzenia wszystkich suplementów. Teraz rozumiecie, że wszystko, co jest w organizmie, jest bardzo logiczne. I tak naprawdę droga do prowadzenia wszystkiego powinna być jak najlepsza. Tym sposobem myśmy to uzyskali. Patrząc na parametry, tylko tajemniczo tutaj zabrzmiało z angielska, licząc to liberation, absorption, distribution, metabolizm i extraction. Czyli jest to przez uwolnienie, również jest wchłanianie, jest dystrybucja, jest metabolizacja, czyli wykorzystanie na potrzeby organizmu i jeżeli powstaną metabolity, usunięcie. Preparat ma zaprogramowane w swoim składzie wszystko. I chcę Państwu powiedzieć, że w pewnym opisie zobaczycie, że tam są wymienione witaminy. Przede wszystkim witamina B6, witamina B9, a więc kwas foliowy, do tego mikroelementy z cynkiem, magnezem, z żelazem, ale co jest istotne, że one nie zostały sztucznie dobrane. To jest tak zwane tło biologiczne składu tych roślin, to jest z proporcji, to wynika. Trzeba było wyartykułować, czym one są dodatkowo. To jest czynnik nieodzowny na pobudzenie komórek macierzystych szpiku kostnego. I taki mamy ten suplement. Oczywiście widzą Państwo, że wszystkie
że my nazywamy to płynną morfologią, bo istotnie on poprawia tą morfologię, że jest komplet witamin koniecznych do aktywacji tego procesu, że to jest w 100% naturalne, że szklana butelka i to oczywiście jest w stylu akurat tym farmaceutycznym, że skoncentrowana dawka. Tu akurat właśnie z synergii wynikło, żebyśmy dali 100%, więc uzyskaliśmy koncentrację maksymalną. No i oczywiście nie zawiera żadnych konserwantów, co jest zrozumiałe. A zatem Clean Label, czysta etykieta. Panie doktorze, no i tak właściwie to powiem, że tego jest tyle, że gdybym po raz pierwszy słuchała pana wypowiedzi dotyczącej czym wesprzeć swoją odporność, to zastanawiałabym się, czy starczy mi dnia, żeby to wszystko razem brać, przyjmować i jak to wszystko połączyć. Proszę państwa, ja rozumiem, że zbliżamy się do końca. Pani mi dała jednoznaczny sygnał. Wobec tego podsumujmy to. Pamiętajcie państwo, że zasada generalna zbilansowana dieta. To jest podstawa, bo tak zostaliśmy stworzeni, że ona powinna być pełna. Mikrobiomów jest nam konieczna, no i oczywiście suplementacja wynikająca z tego faktu. Mikrobiomy dlatego, że one są stabilizacją dwóch odporności, czyli odporności swoistej i nieswoistej, ale równocześnie pobudzania mechanizmów metabolicznych, które powodują uaktywnienie tych procesów, o których powiedziałem, między innymi syntezę glutationu, między innymi produkcję serotoniny, między innymi aktywację tarczycy, czyli uruchomienie prawidłowe układu hormonalnego, ale produkcja białek odpornościowych, tak zwanych humoralnych. No więc tutaj oczywiście wymieniłem to wzmocnienie jako trzeci punkt odporności swoistej i nieswoistej. Trzeba w to włączyć usprawnienie układu krwionośnego, co jest możliwe za pomocą suplementacji MyBlood, ale także aktywności fizycznej, dlatego że życie dzisiaj stało się statyczne, zwłaszcza z dolnych partii ciała, musimy odtransportować metabolity, żeby usunąć z organizmu to, co nam zawadza. I na koniec zarządzać stresem. O tym dzisiaj nie mówiliśmy. Oczywiście mówiliśmy o serotoninie. Jeżeli jest jej dostatek, to człowiek ma pozytywne nastawienie. Proszę pamiętać, i tutaj się mi przypomina zawsze przysłowie chińskie. Ono mi głęboko zapadło w pamięci, kiedy rozmawiałem z jednym z, mówiąc, takich współczesnych mędrców chińskich. Powiedział mi, że to, czy jest źle, czy dobrze, tym się nie przejmuj, to się zmieni. Proszę państwa, w życiu tak jest. Jest fluktuacja osiągnięć, później są momenty oczywiście trudne, ale to są wyzwania, które tylko udowadniają, że my jako ludzie jesteśmy w stanie, używając własnego rozumu, wyjść z tego. Możemy mieć kontrolę nad własnymi emocjami, w konsekwencji możemy sterować również wewnętrznymi procesami metabolicznymi. Jeżeli państwo nie wierzycie, że sobie pomożecie, to wy, przepraszam, jesteście przegrani. Ja często odnoszę się do zjawiska dwóch sportowców, którzy nas ustawili się do sprintu na 100 metrów. Nigdy ze sobą nie mieli kontaktu, tylko komunikowali się przez wyniki. Mają identyczne wyniki. Nie będę wiedział, czy 9, ileś tam, bo ja nie biegałem na krótkim dystansie, więc po prostu nie będę się tutaj wymagał. W każdym bądź razie jeden jest biały, drugi jest ciemnoskóry. Stanęli obok siebie. Ten, mówiąc, białas popatrzył na tego ciemnoskórego i zobaczył, że wydało mu się, że jego mięśnie są większe. On już przegrał, nawet nie wystartował. Tak jest w naszym życiu. Jeżeli wy nie wierzycie, że jesteście w stanie sobie pomóc, to również wasz układ immunologiczny będzie wierzył, że wy sobie nie dajecie rady. Proszę pamiętać, że jak powiedziałem, jeżeli się coś dzieje złego w naszym organizmie, to splot neuronów obsługujących jelita i węzły chłonne, które znajdują się w tym obszarze, przewyższają ilością neuronów to, co jest w mózgu. One wysyłają cały czas sygnał i czekają na odpowiedź. Ta odpowiedź jest co najwyżej na jeden z 10 takich sygnałów. Ale my możemy wysyłać pozytywne sygnały. Jeżeli zaczynamy na przykład wprowadzać poprawną dietę, jeżeli zaczynamy się mądrze suplementować, jeżeli wprowadzamy tak zwaną aktywność ruchową, która poprawi dystrybucję tych składników po organizmie, to równocześnie powiedzmy sobie, że my damy sobie radę i w tym momencie wszystko się zmienia. Następny dzień będzie lepszy. Proszę pamiętać, że trzeba odciąć się od negatywnych wspomnień przeszłości, bo przyszłość jest przed nami.
jeżeli my żyjemy przeszłością, to często ciągniemy za sobą negatywne czynniki, które się wydarzyły na jakimś tak zwanym obszarze mielizny. I to jest rada, która każdemu służy. Proszę mi wierzyć, że najlepiej jest z autopsji powiedzieć. Każdy z nas przeżył coś w życiu. Ja nigdy nie przejmowałem się trudną sytuacją, bo po to mam rozum, żeby ją rozwiązać. Oczywiście kobiety często są, mówiąc inaczej, nadaktywne. To wynika z ich konstrukcji psychicznej. Dlatego dla mężczyzn apel, żebyście potrafili łagodnie rozmawiać i tłumaczyć. Dlatego, że mnie nauczyły moje siostry, cztery siostry, że to jest zupełnie inny świat. Jeżeli zrozumiemy się nawzajem, to budujemy tą komórkę, gdzie razem jest raźniej, razem możemy więcej. To jest klucz dzisiejszego spotkania. Twórzcie atmosferę życzliwą, najpierw w najbliższej rodzinie, żebyście mieli kontakt z dziećmi, żeby z partnerem, którego wybraliście, bo prawdopodobnie feromony o tym zadecydowały, i macie szczęśliwą rodzinę, to dbajcie o nią, ale również dbajcie o relacje z innymi ludźmi. Uśmiechajcie się, nawet jeżeli smutek zagląda do waszego serca, bo ten świat czeka na tą radość. Jest wreszcie wiosna za parę dni, więc mamy powód do tego, żeby się cieszyć pięknem przyrody, a wszystko, co jest możliwe do odbudowania włącznie z naszą odpornością, jest przed nami i to jest realne. To jest na pewno realne. Spokój zawsze jest zalecany i tego Państwu życzę. Spokoju, radości, miłej atmosfery. Niech Was w życiu spotyka wszystko, co najlepsze. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę, Zbyszku, za pomoc w przygotowaniu pokoju. Wierzymy, że te informacje, które zostały przekazane, pozwolą Państwu dbać o tą odporność nie tylko wtedy, kiedy nam się przypomina i ktoś zachoruje obok nas, ale po prostu budować tą świadomość wokół siebie i powodować, że ludzie będą czuli się lepiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.